Witam Was. No i jedziemy. Jedziemy z naszym webinarem, na którym my porozmawiamy na temat hipnozy, hipnoterapii oczywiście, ale zaawansowanej. Czyli tak naprawdę... A, jest okej, okay, dzień dobry, dzień dobry. Czyli co to jest hipnoterapia zaawansowana? Jak korzystać z tego narzędzia, czy w ogóle co wchodzi do tego narzędzia i czy to narzędzie jest w ogóle, czy to jest zestaw narzędzi. Dzisiaj odpowiem na wszystkie te i inne pytania, które być może powstaną u Was w trakcie naszego webinaru, albo po prostu już macie ich przygotowane. No to będzie świetne miejsce i czas pod koniec naszego webinaru. A teraz ja bym chciał zaprezentować Wam prezentację, którą przygotowałem i według niej będziemy sobie powolutku iść do przodu. Będę opowiadać o różnych technikach i podpowiadać różne strategie pracy. Sekundkę. Tak, screen, share, yeah. Tak, sekundkę, o. Czy widzicie dobrze ekran? Okej. Okay. Więc, moi drodzy, jeszcze raz witam serdecznie Was na hipnoterapii zaawansowanej, webinar na ten temat. I tutaj podjąłem temat najbardziej potrzebne techniki hipnoterapeuty. Oczywiście wszystko jest kwestią gustu oraz kwestią tego, na ile my jesteśmy gotowi stosować te czy inne narzędzia, które wymagają różnych kompetencji, ale każdy z nich może być potraktowany jako uniwersalny i dostosowany do naszych potrzeb oraz do naszego stylu prowadzenia, co jest bardzo ważne, ponieważ to później na dalniejszych etapach waszego rozwoju powstaje pewien element zawodowy. Czy my naśladujemy sposób prowadzenia hipnozy, czy jednak robimy to z siebie. Czasami może być tak, że wydaje się, że robimy z siebie, tak jak naturalnie, ale bardzo często widać, jak ktoś po prostu naśladuje swoich trenerów, swoim głosem, intonacją, pauzami, skryptami niczym. To wszystko wyczuwa się, bo wtedy człowiek traci swoją autentyczność. A ma być autentyczny, żeby zbudować zaufanie w swojego klienta czy pacjenta, z kim pracuje. Okej, więc jedziemy. Moi drodzy, tematy główne, które będą dzisiaj na naszym webinarze, to są tak. Czym jest skuteczna hipnoterapia? Jakie są cechy dobrego hipnoterapeuty? Różne podejścia w hipnoterapii. Dyrektywny, konwersacyjny, permisywny, łagodny. Oczywiście to są tylko kilka rodzajów, bo jest ich dużo. Można ich rozpisywać naprawdę na całe listy, ale można ich streścić do kilku tak naprawdę rodzajów. Ok. Regresja hipnotyczna i jej rodzaje. I dlaczego ten instrument jest tak skuteczny i lubiany, nie tylko wśród hipnoterapeutów, ale i wśród światu EZO i nie tylko, co niezbyt dobrą reklamę robił hipnozie. Ale o tym też porozmawiamy. Okej, okay, i zasady korekcji psychosomatyki, którym jest... Okej, dobra. Którym jest, uważam, że bardzo fajnym narzędziem, bo bardzo pomaga ludziom poczuć się inaczej już będąc na seansie, poczuć się lepiej oraz poczuć konkretne zmiany nie tylko w swoim organizmie, ale i w swojej psychice, w swoich emocjach. Okej, okay, więc jedziemy dalej. Czym jest według mnie skuteczna hipnoterapia? Przede wszystkim składa się to z kilku elementów, które tworzą jeden ogólny rezultat. Według mnie skuteczna hipnoterapia jest wtedy, kiedy hipnoterapeuta po prostu uderza z każdym swoim słowem w sedno, w dziesiątkę, w serce, w emocje, w istotę innego człowieka. Lub nawet może pomilczeć w taki sposób, który da do zrozumienia więcej niż tysiące słów. Taki charakter, taka charyzma terapeuty, taka umiejętność budowania otoczki i bycia świadomemu absolutnie każdego aspektu wywierania wpływu tworzy właśnie mistrza. Tworzy tego, kto robi to na mistrzowskim poziomie. I uwierzcie mi, hipnoza, chociaż i zaczyna się z jakichś głównych zasad, ale na stricte ramach klasycznych się nie kończy. Dlatego, że ja uważam osobiście, że inspirację można czerpać tak naprawdę ze wszystkiego. I ze wszystkiego można wziąć coś dobrego dla swojej hipnoterapii. Na przykład umiejętnością, którą ja polecam zapoznać się z którą i nawet zaliczyć kilka kursów. Ja osobiście zaliczyłem kilka kursów detektywistyki, które dało mi kolejne narzędzia, w jaki sposób ja mogę
znajdywać przyczyny i przyczyno-skutkowe związki, przyczyno-skutkowe jakieś łańcuchy, tak, logikę oraz ją tworzyć. Zwracać uwagę na nieoczywiste niuanse, które człowiek może wypowiadać, ale sam nie zdawać sobie sprawy, czego to dotyczy. I właśnie, no, detektywistyka przecież z hipnozą nie ma nic wspólnego, tak? No, ale przecież to może wnieść nam bardzo dużo w rozwój nas jako osobowości i wykorzystać te uniwersalne narzędzia w dowolnym planie. Więc ja polecam kombinować i nie ograniczać siebie w jakichś konkretnych ramach, szkołach czy zasadach. Bo jeśli ktoś wam mówi, że powinno być tak, a nie inaczej, po pierwsze, pokazuje nieobiektywny punkt widzenia, tylko subiektywny, stricte swoją perspektywę, a po drugie, może być fanem jakiejś szkoły, może być fanem jakiegoś podejścia, dlatego będzie przekazywać wam stricte swój punkt widzenia. I jeśli go zaakceptujecie, no to po prostu też zostaniecie ograniczeni. Przyjmiecie tą pozycję, co ja nie polecam, dlatego że warto jest rozwijać swój skill wszędzie, gdzie się tylko da. Głosem też pracujemy, przecież to jest jedno z najważniejszych narzędzi hipnoterapeuty, dlatego głos powinien być wypracowany. Ja dzisiaj mam troszkę taką lekką chrypę ze względu na to, że po pierwsze dzisiaj dużo rozmawiałem, po drugie troszeczkę jestem przeziębiony. No niemniej jednak kontrola głosu jest kluczowym elementem, żebyśmy mogli wzbudzić emocje u człowieka, powiedzieć coś z taką pauzą, żeby dała do zastanowienia. Mimika twarzy jest bardzo ważna, więc polecam wam pójść na kursy, które uzupełnią wasze umiejętności bycia dobrym hipnoterapeutą, profesjonalnym pod każdym absolutnie względem, to zaliczyć kursy dykcji, lektorskie kursy, na przykład kursy głosu radiowego. Tego jest naprawdę, możecie znaleźć sporo w internecie, kogoś konkretnego polecać nie będę, bo to by bardzo ograniczało jakby mnie również, bo jest sporo fajnych specjalistów. Ja stricte z wokalu zajęcia nie prowadzę, bo jestem hipnoterapeutą, ale zaliczyłem takie fajne, które pomagają mi modulować głosy. Zaraz pokażę. Więc my możemy przyjść na różne tryby i wtedy, kiedy to jest potrzebne, możemy mówić zdecydowanie inaczej niż wtedy, gdybyśmy rozmawiali po prostu tak. I umiejętność przejścia z różnych trybów, zwłaszcza w trakcie hipnoterapii, pozwala nam modelować rolę. Pozwala nam mówić różnymi głosami w trakcie hipnoterapii, co może być bardzo skuteczne przy regresji. W trakcie, gdy człowiek zaczyna wczuwać się w zupełnie inną formę rzeczywistości, że tak powiem. I to może wzmocnić nasz przekaz. Bardzo jaskrawie może pokazać nam potęgę naszego głosu, bo mitem jest to, że kiedy jest hipnoza, no to trzeba mówić cicho, wolno, głęboko i spokojnie. To zanudza człowieka, ale nie hipnotyzuje. Hipnotyzerska mowa, język hipnoterapeuty zwłaszcza, nie tyle hipnotyzera, jak hipnoterapeuty, powinien być bogaty i jaskrawy. Ponieważ to wzbudza emocje. Monotonia zanudza, więc monotonia nie jest poprawną formą hipnotyzowania. My możemy i przyspieszać, i mówić szybko, i wysokim głosem, i wolnym. Ważne, żeby to w kontekście dopełniało ten akompaniament, co tworzy ogólne doświadczenie. Więc każdy z tych elementów, nawet wasze spojrzenie, wasza gestykulacja, wasza mimika twarzy, wasze spojrzenie też robi robotę. Więc wszystko jest naprawdę bardzo ważne. I tak naprawdę techniki, które wy poznajecie, jest to pewien schemat, według którego przebiega procedura. Ale niekoniecznie ktoś powiedział, że ten schemat ma być wykonany w ten czy inny sposób. Wam zaprezentowano na jakimś szkoleniu pokaz, prawda? Ale pokazuje człowiek, który wypracował w sobie już umiejętność jakiejś strategii. I wy albo ją skopiujecie, albo zrozumiecie, jak funkcjonuje mechanizm i dostosujecie do swoich własnych modeli pracy. Ja na swoich szkoleniach polecam, żeby każdy rozumiał mechanizm i robił wszystko dlatego, żeby każdy robił to na swój sposób. Każdy z nas na zaawansowane takie szkolenie przychodzą do mnie z różnych szkół.
tak naprawdę. I również ich nie będę wymieniać, ale każdy z nas zna, jakie są szkoły na rynku, więc każda z nich wnosi swoją wizję tego, jak wygląda hipnoterapia. Ja pokazuję nieco inną stronę, bardziej też wschodnią, bo ja pochodzę ze wschodu, możecie słyszeć mój akcent. Jesteście uczuleni na to, że ktoś rozmawia obcokrajowiec w polskim języku, bo wyłapujecie te mikro niuanse, a to oznacza, że jak wyłapiecie u mnie błąd i akcent, to wejdziecie głębiej w trans. Taki żarcik też daję na szkoleniach, co bardzo fajnie rozbawia atmosferę. Niemniej jednak ja dążę do tego, by powiedzieć, że każdy z nas może mieć inne spojrzenie na pracę w hipnozie. Ktoś kompleksowe podejście, na przykład może pracować całym ciągiem, na przykład według szkoły Jabłko, prawda, albo i innych. Natomiast ktoś może bardziej lubić Elmana i jechać indukcją Elmana, później przepracowywać wszystko w regresji do przyczyny. Ktoś może lubić Ericksona, bardzo fajne, wielopętrowe, złożone formuły lingwistyczne, które głaszczą słuchaczom, zabierając ich daleko wędrować po zakątkach swojego cudownego wewnętrznego świata. I tak dalej. A ktoś woli dyrektywnie powiedzieć, stworzyć taką otoczkę i powiedzieć, masz robić to i ktoś ten to robi. I bez względu na to, w jakich warunkach się znajduje, bo tak też można stworzyć. I komuś będzie dyskomfortowo przechodzić do innej strategii funkcjonowania, na przykład Ericksona, do dyrektywnych bardzo ciężko albo bardzo niekomfortowo przejść jest. Tak samo jest z powrotem. Ktoś jest przyzwyczajony do konkretnych poleceń, a teraz musi budować bardzo złożone konstrukty lingwistyczne, co jest skomplikowane dla klasycznej formy hipnoterapii. W związku z czym ja chcę, żebyście poznawali mechanizmy i dostosowali ich do swojego własnego sposobu prowadzenia. Dlatego wy komfortowo poczujecie siebie z tymi wszystkimi mechanizmami, które poznacie. Okej. Cechy dobrego hipnoterapeuty. Przede wszystkim autentyczność. Bardzo często bywa tak, że człowiek podczas rozmowy diagnostycznej zachowuje się w jeden sposób, rozmawia normalnie, wszystko inaczej. Wszystko jest w porządku, tak? Ale kiedy zaczyna się bezpośrednio już indukowanie transu, to nagle przełącza się człowiek w inny tryb, w tryb hipnotyzera, w tryb właśnie zmiany głosu i tryb jakiegoś bycia nie sobą, co w warunkach gabinetowych i tak pracuje, ale na podświadomym poziomie odbioru naszego klienta nie pracuje na naszą korzyść, a wręcz przeciwnie, bo to tworzy pewien barier, pewien dysonans obrazu, który człowiek stworzył patrząc i rozmawiając z wami podczas rozmowy diagnostycznej, z tym jak on przechodzi do procedury terapeutycznej. Bo tutaj normalnie rozmawiamy, okej. Państwo gotowi do tego, żebym ja zahipnotyzował państwo? Okej. To bardzo proszę teraz wszystko odłożyć, słuchajcie mnie uważnie, zróbcie głęboki wdech. I tak dalej, więc to nie jest autentyczne. W związku z czym przechodzenie na tryb takiego hipnotyzowania jest elementem, który rozprasza, elementem, który nie dodaje mistycyzmu. Po co nam mistycyzm w hipnozie? Przecież, jak wiemy dobrze, w hipnoterapii nie jest niczym mistycznym, wszystko się tłumaczy naukowo. Po co nadawać taką otoczkę? Chyba że prowadzicie taki, a nie inny biznes. I to jest część waszego biznesplanu, tworzyć taką, a nie inną formę tej otoczki. Okej. Autentyczność, konkretyzacja. Człowiek powinien, hipnoterapeuta dobry powinien być charyzmatyczny. Charyzma to bycie sobą, bycie tym, jakim wy jesteście, mieć pewność w sobie, bo hipnoterapeuta w pewnym sensie jest przykładem tego rezultatu, do którego klienci, które przychodzą, dążą. I hipnoterapeuta powinien całym sobą pokazywać właśnie dobrą stronę zmiany. Dlatego nawet jeśli hipnoterapeuta pali, bo niby jest takie coś, że co to jest za hipnoterapeuta, który pali? Palący hipnoterapeuta, normalka. Ale od hipnoterapeuty nie powinno w żaden sposób cuknąć fajkami wtedy, kiedy przychodzi człowiek. No wyobraźcie sobie sytuację, przychodzi człowiek rzucić palenie, a od terapeuty niesie fajkami. No będzie jednak to mało profesjonalne, co? Tak samo jak hipnoterapeuta, bo różnie może być, tak? I hipnoterapeuta może być otyłym i to tak dość mocno, no ale wtedy prowadzić seanse hipnoterapeutyczne z odchudzania
ja spotykałem się z takim przykładem, nie będę też ujawniać imię i nazwisk, ale jeden hipnoterapeuta, który praktykował coś takiego, spotkał się z taką odpowiedzią swojego klienta, który go zapytał, a skoro te techniki tak są skuteczne i skoro pan tak skutecznie pracuje, to czemu pan nie zastosuje to na sobie? I przestał robić hipnoterapię na odchudzanie. Więc, no bo rozumiemy, my, człowiek może nam tego nie powiedzieć, to co on ma w myślach. Dlatego dobry hipnoterapeuta powinien być myślami kilka kroków do przodu. Dlatego, że nasze czyny powodują jakiś rezultat, powodują jakiś efekt. Każde nasze słowo wywiera interakcję u człowieka w umyśle. Każde nasze czyny jednak powodują możliwość rozwoju sytuacji. Dlatego ta detektywistyka pozwala widzieć więcej strategii, pozwala przewidzieć do przodu, co człowiek zrobi. To daje nam szeroką możliwość strategicznego wglądu w całość prowadzonej procedury. Daje nam możliwość poprawnej prowokacji człowieka, by poprowadzić go w odpowiednim kierunku, tor jego myślenia, podważyć jego wewnętrzne systemy wartości, podważyć jego przekonania w celach terapeutycznych oczywiście i wtedy, gdy one destruktywne są. Więc jest bardzo mocny, złożony kompleks tego, kto jest hipnoterapeuta. I hipnoterapeuta na pewno nie technika, którą stosujecie. Dlatego u mnie na szkoleniach, oprócz tego, że poznajecie naprawdę mnóstwo różnych technik i strategii pracy, to przede wszystkim ja pracuję w ten sposób, żeby człowiek wychodząc ode mnie nie tylko posiadał skrypt, czy wypisane techniki w swoim skrypcie, czy umiał ich zastosować, ale i miał i zrozumienie, i umiejętność już wypracowaną, tak, żeby następnego dnia, czy tego samego usiąść i wykonać te zabiegi. A te zabiegi czasami będą dość mocnego charakteru, bo czasami człowiek potrzebuje i wstrząsnięcia. Nie zawsze głaskając go umysł, potrafimy wyłożyć na niego mocny wpływ. Dlatego ludzie poznają różne strategie, co zdecydowanie poszerza ich terapeutyczny arsenał, chociaż nie zawsze jest konieczne ich stosować. To po prostu wtedy, kiedy odpowiednia sytuacja wymaga odpowiedniego instrumentu. A co jeżeli zamkniecie się w jednym jakimś podejściu, to przecież przy spotkaniu z taką sytuacją nie będzie narzędzia. W związku z tym rezygnujemy z szeregu możliwości, które możemy mieć przy innym założeniu. Tutaj można wymienić naprawdę bardzo dużo cech. Trzeba pilnować, żeby ładnie wyglądać. To, żeby nasz wizerunek w internecie odpowiadał wizerunku temu, który człowiek widzi w gabinecie. Dlatego, że człowiek zapoznaje się z wami wtedy, kiedy googluje was, kiedy szuka informacji na wasz temat, kiedy szuka opinii na wasz temat. I wtedy, kiedy człowiek widzi, on tworzy sobie pewien obraz, zanim jeszcze się spotkamy, obraz was jako specjalisty. On może obejrzeć filmiki, więc ma już też audio, tak, tego jak brzmi wasz głos. Więc to, jak się wysławiacie w internecie, też odgrywa ważną rolę. I o to wszystko trzeba pilnować. To jest świadome życie i świadome kontrolowanie całego siebie cały czas. I to, co my robimy na początku świadomie, z czasem, przy pielęgnacji tego i powtórzenia, wiemy, że dochodzi do poziomu nieświadomej kompetencji, czyli do poziomu, w którym robimy coś automatycznie. Dlatego na początku wszystko jest trudne, dopóki nie stanie się łatwe, a staje się łatwe za pomocą praktyki. Cechy my jesteśmy w stanie sobie wypracować, dowolne cechy, tak samo jak i zmienić. Po prostu jedni wymagają więcej czasu i więcej zaangażowania, inni mniej, ale jesteśmy w stanie naprawdę wprowadzać bardzo dużo zmian, nie tylko w sobie, ale i w umysłach innych osób. Ale jeśli my nie jesteśmy autentyczni z tym, co my mówimy, człowiek to widzi. On widzi, że my nie stosujemy to, co robimy. W związku z tym, jak on może zacząć wprowadzać zmiany w swoje życie, jeśli lider myśli, do którego on przyszedł, jeśli autorytet, który ma wyprowadzić go z czarnego dołu, siedzi przed nim i wygląda jeszcze gorzej, z zaufaniem będzie ciężko. A zaufanie buduje się nie tylko takimi podprogowymi rzeczami, ale i bezpośrednimi, w sposób wyswawiania się, w sposób słów, których wy używacie, albo nawet milczenie. Dlatego to jest bardzo wielki kompleks. My mogliśmy poznać bardzo dużo i zazwyczaj poznajemy bardzo dużo werbalnych sposobów hipnotyzowania, bo werbalny sposób hipnotyzowania jest jakby bardzo podstawowym sposobem wywierania wpływu, ale na tym się hipnoza nie kończy. Ja w ogóle stworzyłem swój schemat pracy bez żadnego słowa.
co nazywa się hipnoza niewerbalna i to jest część mojej opatentowanej metody, która została uznana przez naukowców z całego świata, które dali mi referencje skuteczności mojej metody, bo jest stosowana też przez nich i po prostu przenoszą rezultaty bardzo szybko. I jest forma niewerbalnej hipnozy, którą stworzyłem, którą badałem, jeździłem po całym świecie do różnych specjalistów i stworzyłem swój kompleks. I powiem wam, że dzięki niemu można rozpracowywać takie rzeczy, takie traumy i tak pracować, jak nie pozwoli wam słowo, bo czasami nie ma słów, by opisać niektórych emocji. Czasami, kiedy mówimy o uczuciach wyższych, nie ma reprezentacji werbalnej tych pojęć, które my odczuwamy. I czasami problem tkwi w takiej strefie, w której werbalnie nie jesteśmy w stanie dojść. A to oznacza, że są w nieświadomości, bo w świadomości jest wszystko to, co jesteśmy w stanie ująć słowa. Bo my myślimy w sposób języka, który znamy. Na bazie tego języka my tworzymy reprezentacje werbalno-wizualne tego, co nas otacza. My wiemy, że to jest telefon, a nie słoń. My wiemy, że to są słuchawki, a nie wieloryb na przykład, nie? I zdajemy sobie sprawę, czyli tak naprawdę tutaj przechodzimy już do koncepcji miltonowskiej i NLP, tak, że każde słowo ma wizualną reprezentację w umyśle. I tak jest, i my swoimi słowami, dlatego ważne jest, by dobierać odpowiednich słów. Jak nie wiemy, co powiedzieć, lepiej zrobić pauzę i pomilczeć, by stworzyć sobie konstrukcję werbalną. I też czasami w niektórych podejściach też możecie zauważyć, że hipnoterapeuci stosują niektóre zwroty, takie zwroty, które na przykład w czasie, gdy twoja świadomość przepracowuje teraz jeden problem, to w trakcie twoja nieświadomość może pracować nad innymi rzeczami, do których znaczy się możesz mieć zaufanie, bo twoja nieświadomość kontroluje twój oddech w czasie, gdy śpisz lub jesteś czymś zajęty, bo nie robisz nic, o których nawet twoja świadomość może nie mieć pojęcia. I w czasie, gdy twoja świadomość, podświadomość, bla, 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 i człowiek po prostu nie rozumie tego, co do niego mówi ekspert swoimi eksperckimi słowami. Dlatego, pomimo to, że te konstrukcje są poprawne, one mogą nie działać. Bo człowiek nie jest hipnoterapeutą, by rozumieć takie słowa, by rozumieć takie koncepty myślowe. Człowiek nie jest specjalistą pod tego, czym wy jesteście. Jak będziecie mówić specjalistycznym językiem, skomplikowanym językiem, z różnymi formułami, które wy rozumiecie, to niekoniecznie musi zrozumieć tamten człowiek. Dlatego wychodząca od was informacja, która w 100% przez was uzmysłowiona, przychodząca może być zdeformowana, podlegać deformacji kontekstowej. Dlatego jest tak, słuchaj kochanie, pójdźmy może na siłownię wspólnie, będzie fajnie chodzić razem, nie? Chcesz powiedzieć, że jestem gruba? No nie, przecież takiego nie powiedziałem. O, a ta już płacze. Dlaczego? Jeśli ty miałeś jedną ideę i przekazałeś ją. Dlatego, że człowiek nie rozumiał całości tej idei i usłyszał wyrwane z kontekstu rzeczy, które dopasowało do własnego kontekstu. I tak jest bardzo często. I tak człowiek tworzy sobie również schematy swoich problemów. Dlatego ja nigdy nie pracuję z człowiekiem z tym materiałem, który on mi przyniósł na tacy. Czyli mam lęk wysokości, to ja, a ja mam technikę na lęk wysokości, za chwilę to wszystko zrobimy. Nie, człowiek może myśleć, że ma lęk wysokości, co wynika na przykład z wyobraźni. Dlatego, że człowiek obejrzał jakiś film, postawił siebie na miejsce tego bohatera, który jak przez nieszczęście spadł skądś, i coś mu się stało i ten człowiek przeraził się tym, że może być na jego miejscu i teraz obawia się właśnie takich okoliczności. Ale to nie oznacza, że ma lęk wysokości. Tak samo jak i człowiek, który na przykład prowadzi auto, trafił do jakiegoś wypadku samochodowego, po czym boi się siadać za kierownicę, prawda? Ale to nie kasuje jego dotychczasową umiejętność prowadzenia auta. Ale człowiek uważa siebie za niekompetentnego przez ten jeden wypadek i ignoruje miliony raz, kiedy on siadał za kierownicę i bezwypadkowo perfekcyjnie wykonywał tą samą czynność. Ale człowiek myśli inaczej. Dlatego, że człowiek, który przychodzi i mówi wam swoją diagnozę, którą sam sobie postawił, nie jest terapeutą. Ktoś przyjdzie i powie, ja jestem otyły, wyglądał otyły, więc mam problem, bo źle się odżyłem. Pomóż mi, panie hipnoterapeuta czy pani. No i my, jeśli będziemy od razu jechać z tym problemem i pracować z nim,
to strzelamy sobie w kolano, moi drodzy. Dlatego trzeba zrobić kolejną rozmowę diagnostyczną, zwłaszcza kiedy człowiek przychodzi do was po raz pierwszy. Do mnie przychodzą osoby, które już po hipnoterapiach, po latach psychoterapii, po odwykach i tak dalej, przychodzą po tym, że psychiatra stwierdził stany psychotyczne. Była pani, która miała stwierdzoną przez psychiatrę, zdiagnozowaną ten schizofrenię dwubiegunową paranoidalną. Wyobrażacie sobie, z tą diagnozą kobieta żyła 7 lat. A okazało się, że nie ma tej diagnozy. Po prostu 7 lat żyła według diagnozy, które postawił ten, kto nawet nie wysłuchał całości sytuacji. Bo kobieta przyszła i jemu opisano ogólnie, że czuje się źle, jest w depresji. I on jest w depresji, ja mam lek, proszę bardzo, krótka rozmowa i po sprawie, nie? Ale nie, to 7 lat niszczyło życie i ona myślała, że jest po prostu, że z nią coś jest nie tak. A w 2 seanse kobieta wróciła do adekwatności, po czym do mnie dzwoniła jej córka i płakała mi, że Boże, Pan mi wrócił mamę, którą nie wiedziała 7 lat. Po prostu, nie? I później dzwonił jej mąż i powiedział, proszę Pana, zrobiłem 3 poprawne decyzje w swoim życiu. To wtedy, kiedy jakby poprosiłem jej ręki i serca, wtedy, kiedy postanowiliśmy, że będziemy mieć dzieci i wtedy, kiedy postanowiłem, że przyjdziemy akurat do Pana na terapię. Ale tak naprawdę wystarczy uważnie słuchać i tworzyć ogólny obraz, wychodzący za szablony, a nie jechać według schematu, który nam narzucają. Umiejętność zdystansować się i patrzeć na całość, zauważając szczegóły, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka, jest umiejętnością, którą uważam, że koniecznie warto jest wypracować sobie jako specjaliści. Też trzeba zainteresować się na przykład neurologią, ponieważ ja czasami korzystam z takich sztuczek neurologicznych, co wpływają na fizjologiczny organizm, ale człowiek nie zdaje sobie z tego sprawy, ale czuje na sobie jego efekty. I ja na przykład wtedy, kiedy podpasowuję takie niuanse, czy na przykład dotknąć określony punkt, czy troszkę go nacisnąć, czy zwrócić uwagę na przykład gałkami ocznymi z określoną częstotliwością ich poruszanie się, to wszystko wpływa na organizm, ale człowiek myśli, że jest pod wpływem, wyraźnym wpływem sugestii hipnotycznej, co rozbraja jego wewnętrzne bariery, jego funkcję krytyczną świadomości i po prostu człowiek na sobie odczuwa bardzo mocny hipnotyczny wpływ, nawet jeszcze nie docierając do indukcji. Dlatego są kilka różnych podziałów. Miltonowski podział mówi nam, że jest 6 stopni głębokości transu. Elmanowski mówi 5. Inna szkoła, na przykład francuska, paryżska szkoła hipnozy, mówi, że jest ich w ogóle 7. I że stopnie hipnotyzowania i stopnie wprowadzania w trans są oczywiście podatne, niepodatne, mniej podatne, bardziej podatne. Według jakich kryterium kto to kiedyś ocenił? Jakaś średnia statystyka? Okej, no nawet jeśli tak, ale każdy człowiek jest inny przecież, prawda? Więc jeśli my potrafimy dobierać do każdego człowieka nie szablonowe podejście, a konkretnie pod niego tworzyć określoną formę wpływu, która będzie idealnie dostosowana dla konkretnego człowieka, nie ma wtedy niepodatnych i ja się nie zgadzam z tymi, które wganiają się w jakieś ramy. Jeśli ktoś jest przekonany, że jest tyle i tyle podziałów i że jakieś fenomeny występują tylko konkretnie na jakimś krogu, proszę bardzo, każdy ma prawo mieć taką ten i to jest tylko ograniczenie tego człowieka, który nie jest w stanie wyjść za tą kategorię. Ja nie mam osób, które by nie były podatne hipnozie. Po prostu, bo ja jestem w stanie zrobić z każdego człowieka człowieka podatnego na hipnozę, bo to jest proste i osoby na przykład, które mnie oglądają, a były na zaawansowanym bądź na innych moich szkoleniach, wiedzą jak to zrobić. Jeśli jest ktoś, kto już zaliczył u mnie zaawansowane szkolenie, powiedzcie o tym, napiszcie w czat, jeśli jesteście, czy rzeczywiście ja pokazałem prosty schemat, jak z każdego zrobić człowieka, po prostu człowieka, który jest podatny na wasz sugestywny wpływ i to będzie działać. I hipnoza też nie wtedy, kiedy człowiek zamyka oczy, a ona jest cały czas. Twój wpływ jest cały czas i on cały czas będzie na człowieka. I ty możesz już z człowiekiem nie mieć w ogóle kontaktu, ale on będzie na sobie odczuwać twój wpływ. Mocny wpływ. I to... Też napisałem.
O, Marcin napisał, tak, dobra. No bo Marcin już to wie i stosuje i też nie ma problemu, czy ktoś jest podatny, czy nie, po prostu taki koncept nie wchodzi w grę. I po prostu każdy jest podatny, no i tyle. I to jest łatwo zrobić. Okej. O cechach można mówić dużo naprawdę, ale ważne jest po prostu zrozumieć te proste rzeczy, które wam wymieniłem. I to tworzy wizerunek już was jako kompetentnego specjalisty. Dalej. Bo wy powinniście odpowiadać tym standardom, które pokazujecie, które reprezentujecie. Więc różne podejścia są w hipnoterapii. Podejście dyrektywne, konwersacyjne, permisywne, łagodne. Możemy, ja tak mówiłem, tych rodzajów jest naprawdę sporo, ale o co chodzi na przykład w dyrektywie? Dyrektywa to jest bardziej klasyczna forma, ale klasyczna w Stanach Zjednoczonych i klasyczna w Związku Radzieckim to są dwie różne klasyczne hipnozy. Dlaczego? Dlatego, że mentalność, w których powstawały te czy inne koncepty, różnią się. Różni się człowiek w tej czy innych okolicznościach, różni się wszystko. I dlatego jedna forma komunikacji w Stanach Zjednoczonych nie zadziała na człowieka ze Związku Radzieckiego i na odwrót. Człowiek w Związku Radzieckim będzie słuchać komend, ale nie będzie słuchać łagodnego podejścia na przykład eriksonowskiego. To też się teraz zmienia. To też się zmienia dlatego, że my żyjemy w innych czasach, a hipnozy uczymy się takiej klasycznej, która była w tamtych czasach, kiedy Milton żył, a to ponad 50, 60 czy 70 lat temu. Już nawet nie mówiąc o Mesmerze, tak? Czy innych. Elman też w 50-tych latach tam działał. Ale no słuchajcie, moi drodzy, teraz jest zupełnie wszystko inaczej i każde następne pokolenie już myśli w inny sposób. I ja pracuję z bardzo szerokim zakresem wiekowym i przychodzą do mnie nastolatki, ale i przychodzą osoby ode mnie starsze od nawet 20 czy 30 lat. I ja widzę tą różnicę i dlatego ważne jest poznać te podejścia, by umieć dostosować swój wpływ na każdy poziom. Na każdą warstwę społecznościową, dlatego że na przykład w wieku starszym osoby, które przyjdą, no załóżmy, ma człowiek 65 lat i przyjdzie trzy człowieka, które mają 65 lat, ale jeden był bogaty, być może przy polityce, drugi był taki, co sobie popijał gdzieś tam na blokach, a trzeci, który całe życie ciężko pracował i jeździł po zagranicach. Pomimo tego, że to są Polacy i mają tyle samo lat, to będą trzy różne podejścia w mojej edycji. A w innych to szablon według problemu. Ktoś przychodzi z takim problemem, no to jedziemy, nie? I popracujemy, ja szybko to rozwiążę, bo zaliczyłem jeden czy dwa kursy, gdzie powiedziano, że mi powiedziano, że nie musisz nawet o problemie znać, bo tak zawoalujesz sensem słowa, że pomożesz człowiekowi. Nie. Więc moi drodzy, jeśli być kompetentnym, to trzeba być kompetentnym w każdym zakresie. Dyrektywne podejście klasyczne, na przykład w Związku Radzieckim, to było też dostosowane do mentalności. Przede wszystkim lekarze. Lekarze i wojskowi w Związku Radzieckim, i już nie mówiąc o tych, kto w partii politycznej, zawsze posługiwały się autorytetem. Jeśli ktoś jest w białym ubraniu, jest lekarz, bo to lekarz powiedział. W Polsce za czasów PRL-u też tak było i do teraz, jak możecie zauważyć, starsze pokolenie, jak kościół, patrzę tak na kościół, tak na lekarzy, no i na przykład tam na jeszcze kilka takich osób, które noszą mundury, też tak traktują. I to z czasem się zmienia. Ale w umysłach tamtych osób zostało tak, jak przy ich wychowywaniu. W związku z czym, jeśli my nie rozumiemy tego, nasze terapie będą bezskuteczne lub będą spotykać się z brakiem jakichkolwiek wyników. Dyrektywne podejście jest podejściem bezpośrednim, kiedy my działamy nie tylko werbalnie, a i całym sobą jak autorytet. Kiedy my mamy taki autorytetywny wpływ, kiedy my możemy mówić poleceniami, człowiek nie ma możliwości zrobić coś, co wychodzi poza ramy waszego polecenia. I tak, wy jesteście w stanie zrobić coś poza wolą człowieka. I tutaj ja mówię to dlatego, że uważam, że osoby, które oglądają mnie teraz, w tym momencie,
To są osoby, które już mają doświadczenie z hipnozą, dlatego na tym poziomie zaawansowanym my wiemy, że jesteśmy w stanie wpływać na wolę człowieka i musimy nawet w pewnym momencie, by zmieniać jego, bo jeśli by człowiek miał mocną wolę, nie miałby problemu, bo mógłby sobie sam poradzić. Czasami nam trzeba zrobić coś, by wymusić człowieka pójść wbrew swojej woli na rzecz rezultatu, który później będzie skutkował tym, czym trzeba. No, więc dyrektywne podejście to jest takie podejście, kiedy ty kompleksowo budujesz swój wpływ i twoje słowa, może ich być mniej, ale oni mogą być bardziej trafne. I po prostu twój zakaz albo abstynencja, co jest warunkiem przyjścia na twoją terapię, jest święta i ma w sobie więcej mocy, aniż ta słabość, która wymusza człowieka sięgnąć po alkohol czy walnąć krechę. Dlatego ja uważam, że umiejętność wypracowania w sobie takiej pewności i postawienia siebie to otworzy na wielu różnych umiejętności, nie tylko hipnotycznych, ale i radzenia sobie w każdych warunkach w życiu. Umiejętność asertywności i stawienie granic to jest bardzo mocne narzędzie dyrektywnego wpływu i ja lubię narzędzie dyrektywnego wpływu, ale w Polsce go się boją. Polscy uważają na przykład nieetycznym, bo jak usłyszą słowo dyrektywa, to myślą, że o, to będą krzyczeć. Też wyrywają z kontekstu. No ale to chyba nie jest dobra analiza wtedy, kiedy od razu wyrywamy z kontekstu. Konwersacyjne podejście to jest takie podejście, które też stosuję. Jest to cały schemat konwersacji, prawda, jak możemy wykorzystywać i prowokacje, jak możemy wykorzystywać wielopiętrowe sugestie, jak możemy wykorzystywać metafory, cytaty, frakcjonowanie, konfuzje i wiele, wiele innych elementów w bezpośredniej komunikacji, wtedy, kiedy człowiek nie wchodzi w stan hipnotycznego transu klasycznego, czyli zamykać oczy, położyć się na kozetce, odprężyć ciało, dychać spokojnie, bla, bla, bla i tak dalej. Tutaj tego nie występuje, ale tutaj człowiek jest pochłonięty kontaktem wzrokowym i w pewnym sensie monologiem terapeutycznym, jak ja to nazywam. I jak poznacie mechanizmy monologu terapeutycznego, to jest taka konwersacja, kiedy człowiek w trakcie dialogu nawet nie zdaje sobie sprawy, kiedy wy już nawijacie 10-15 minut, a człowiek jest, no tak jak wiecie, jak mysza, która patrzy wężu w oczy. Wiecie, taka nie może nic zrobić, nie może odwrócić wzroku i nic, czyli jest jak zahipnotyzowana. No ale ma otwarte oczy, więc jaka to hipnoza, tak? To działa czasami nawet bardziej mocno, bo to potrafi tak wyprać mózg, a później, kiedy mówisz mu, to teraz się gładź, zamknij oczy i jak ja cię dotknę, to wszystko to zostanie. To wtedy rzeczywiście on kładzie się, zamyka oczy, ty dotykasz i po sprawie, bo cała robota była zrobiona jeszcze zanim to się stało, a to jest taki efekt domykający. I ten mechanizm też poznamy, bo na podstawie tego będziemy poznawać bardzo potężne podejście kodowania. I to kodowanie to jest właśnie taka hipnoza kozacka, którą my widzimy czasami w hollywoodzkich filmach, bo stamtąd właśnie brali dyrektywę i pokazywali właśnie też, mam na przykład takie mocne sugestie albo sformowanie. To jest właśnie to, jak programować człowieka, kiedy on o tym nie wie, by później w ostatnim momencie zrobić coś rytualnego, jakąś otoczkę, co zmienia wszystko. Dlatego tak cudowny sposób na przykład uzdrawiał ten Rasputin. On bardzo, bardzo mieszał w głowie cariu i nie tylko cariu, a całej carskiej Rosji w tamtych czasach. I on nie miał żadnych nadprzyrodzonych zdolności, ale on przekonał wszystkich, że je ma. I wszyscy mu wierzyli. I dlatego on był cudotwórcą, bo każdy człowiek wierzył w jego cud. I tak naprawdę to było jedno wielkie placebo, które działało. Bo jest nocebo, co jest to samo co placebo, tylko ma negatywny efekt, a placebo ma pozytywny efekt. Więc taka forma umiejętności konwersacji pozwoli wam nawet ze small talku przejść w indukcję, albo powiedzieć coś tak, że człowiek będzie po prostu tak siedział i zastanawiał się nad swoim życiem i taki monolog otworzy mu oczy. I po prostu człowiek wyjdzie od was, nawet nie będąc pod hipnozą, ale to zmieni wszystko. Ja bardzo często to stosuję, u mnie to jest częścią rozmowy diagnostycznej, zanim ja przechodzę bezpośrednio do procedury. Procedurą nazywam właśnie indukowanie transu, chociaż nie zawsze pracuję w hipnozie,
Ja teraz pracuję w większości przypadków konwersacyjną hipnozą, bo nawet na podstawie tej konwersacyjnej hipnozy ja potrafię wzbudzić reakcję. Potrafię człowieka po prostu wyprowadzić i to jest świetny moment, co daje mi możliwość wybrać odpowiednią strategię. Czy człowieka mogę teraz tak się połóż, czy wstań, czy chodź tu, czy po prostu wtedy, kiedy ja widzę, że człowiek już jest w określonym stanie psychoemocjonalnym, ja mogę nim sterować nim zachowaniem, sterować punktem widzenia, czynami w tym momencie, w celach terapeutycznych i oczywiście zgodnych z wszystkimi moralnymi i etycznymi zasadami. Nie wychodzimy poza swoje kompetencje, ale człowiek będzie wam bardzo i bardzo wdzięczny. Permisywne to są właśnie eriksonowskiego charakteru, takie zawualowane sugestie, prawda, łagodne, gdzie dajemy wybór bez wyboru, albo nawet i z różnymi alternatywami. To jest sposób, podczas którego my nie wymuszamy, nie każemy człowiekowi, nic bezpośrednio nie sugerujemy, tylko pokazujemy możliwości różnych opcji, które człowiek może sobie wybrać. I czasami to jest połączone z pewną progresją, gdzie wybiegamy do przodu w obraz tego, co będzie się działo z człowiekiem przy tym, jak on dokona tego czy innego wyboru. Ważne jest pamiętać, by umieć podczas rozmowy diagnostycznej od razu tworzyć ramę rozwiązania, dlatego że bez niej terapia będzie również bezskuteczna. Człowiek przychodzi i on jest doskonale świadomy tego, jak wygląda jego życie z problemem, czyli to jest rama problemu, jak on utożsamia siebie z tym problemem, który on posiada, cokolwiek to jest, czy to jest uzależnienie, czy jakakolwiek inna forma, tak? Bo on widzi siebie z tym problemem. I ważne jest, by stworzyć obraz tego, jak on będzie bez tego problemu funkcjonować po waszej terapii. Jeśli tego obrazu człowiek nie ma, wy możecie na głowie tańczyć, wykorzystując wszystkie super, mega skuteczne techniki, oni nie zadziałają. Dlatego, że nie technika działa. Technika działa wtedy, kiedy inne elementy otoczki i całokształtu również są na swoich właściwych miejscach. Wtedy to jest jeden wielki wpływ i jedno wielkie doświadczenie. Coś dorywczo i tak dalej nie działa. I dlatego ja nie lubię skryptu i skryptnozy, bo nie tędy droga. Po co zdrowy człowiek ma korzystać z protezy? Też nie widzę sensu. Tak samo jak nie widzę sensu, kiedy człowiek potrafi myśleć własną głową, nie ma potrzeby, by stosować jakieś skrypty. Tak samo uczyć na pamięć, to też jest ten człowiek ma dawać siebie i słowa będą znajdować się w waszych umysłach sami. I ścieżka będzie przed wami się otwierać, kiedy wy będziecie robić kroki. Więc nie da się zaplanować sobie terapię do przodu. Możemy mieć jakieś pewne przypuszczenie strategiczne, jak będziemy pracować, ale w trakcie i tak może wszystko się zmienić. Dlatego my powinniśmy mieć bardzo bogaty arsenał, by zawsze móc zimprowizować z pozytywnym dla siebie, jak i zarówno dla naszych klientów czy pacjentów skutkiem, tak? No i łagodne sugestie. To są takie sugestie, które można powiedzieć głaszczą nasz słuch. To są takie sugestie niczym podobne do komplementa, ale nie są słodkim pochlebstwem. Wiecie, o co mi chodzi. No i człowiek wtedy bardzo łatwo przyjmuje takie sugestie, bo one dowartościowują, dają mu to, czego człowiek potrzebuje. Czyli mówimy taką mową, którą chce człowiek słyszeć, ale tutaj też nie do wszystkich jej zastosujemy, bo człowiek bardzo łatwo i chętnie chłonie takie sugestie, ale wtedy, kiedy on zdaje sobie sprawę, że to nie jest pochlebstwo, a granica może być bardzo cienka i my powinniśmy zdawać sobie sprawę w tym akurat podejściu, że czasami niektóre właśnie takie podejścia mogą traktowane być na przykład jak forma podrywu czy jeszcze coś, co wychodzi w ogóle poza adekwatność i poza nasze tak naprawdę kompetencje, więc żeby człowiek to tego nie odebrał, to jest bardzo cienka granica między tym, ale jeśli balansujesz tuż na niej, to jest takie emocjonalne uczucie człowieka, co rozbraja jego system funkcji krytycznej świadomości. I dlatego te sugestie lecą zawsze bezpośrednio do podświadomości i człowiek ich przez świadomość chłonie, ale tylko dodatkowe słowo w lewo, w prawo i to zmienia koncept postrzegania, człowiek natychmiast mocno się zamyka. Więc to podejście też jest bardzo fajne, ale ono wymaga bardzo mocnej umiejętności kontrolowania wszystkiego. Ja jestem zwolennikiem kontrolu
i odpowiedzialności za to, co my mówimy, bo tak naprawdę my zmieniamy człowieka, my zmieniamy jego światopogląd, my zmieniamy świat w jego odbiorze i my możemy tak naprawdę przewrócić nogi na głowę i w odwrotną stronę cały jego system wartości. Ale skutecznym terapią jest wtedy, kiedy on za to wam powie dziękuję, a nie kurde, ten to mi zniszczył życie, albo nawet nie pomógł tam, czy jeszcze coś. Dlatego my możemy miksować te podejście i w określonych momentach przejść na taką dyrektywę, że wręcz możemy mu głośno, bardzo mocno, wręcz nawet krzyknąć, nakazując coś zrobić. Ale wtedy, w określonym momencie, człowiek tego tak nie odbierze, bo on będzie w akcji, psychoemocjonalnej akcji, a później przejdziemy do konwersacyjnej bądź permisywnej i człowiekowi to tak w mózgu do tego, że zazwyczaj człowiek będzie mieć faktor amnezji podczas tego, kiedy my będziemy dawać taką dyrektywę. Ja czasami, kiedy robię to na przykład z hiperwentylacją, co poznacie na masterze u mnie, no to człowieka to w ogóle wywala z butów. On czasami po prostu nie pamięta procedury, ale czuje tak mocny efekt, i że to działa, że po prostu nieważne, co się tam wydarzyło. Po prostu człowiek ma luki w pamięci w określonym momencie. I to kompleksowe doświadczenie. Dlatego umiejętność żonglowania tymi strategiami w dowolnej chwili jest kluczowym elementem dla sukcesu. Jednym z. Okej. Więc moi drodzy, regresja hipnotyczna. Oraz chcę troszkę porozmawiać o regresji, dlatego że to jest bardzo fajne narzędzie. Niektórzy z niego potrafią zrobić cały kult i szkołę regresji i tak dalej. Jest teraz regresologia, wyobrażacie sobie? I specjaliści regresolodzy. I w ogóle to nabrało bardzo już mocnych obrotów, ale ja widzę w tym fajny potencjał, ale nie nadaję temu większego znaczenia niż ono jest. To jest tylko jedna z technik hipnozy. Fajna technika, no ale też nie daje nam wszystkich rozwiązań. Dlatego, że nie zawsze cofnięcie się do przyczyny pierwotnej rozwiązuje problem. Nie zawsze jest potrzeba cofać się pamięcią do określonego wydarzenia, by przeprowadzić tam pełną metamorfozę. Człowiek czasami jest świadomy swojego problemu i co z tego? Wracajmy do przykładu z tym samym samochodem. Człowiek trafił do wypadku samochodowego, nie? Przecież on jest świadomy przyczyny swojego strachu czy lęku. Jest, ale ta świadomość tego pierwotnego bodźca nie rozwiązuje mu ten problem. Więc to, że on cofnie się w regresji do tego momentu i będzie coś tam sobie kręcić, nie zmieni tego, co jest obecne. Dlatego my powinniśmy zdać sobie sprawę też, czy człowiekiem kieruje tylko i wyłącznie ciekawość, by zaspokoić swoje ego i swój interes, czy rzeczywiście przepracować problem, co jest bardziej dominujące. Dlatego ja czasami daję na przykład człowiekowi, który przychodzi i mówi, no tak, coś się wydarzyło, coś się stało i ja chcę poznać tą przyczynę, bo to mnie blokuje do tego, by pracować dalej. Jak tak Milton Erickson był bardzo dyrektywny, to mit, że był tylko permisywny. Ależ oczywiście, że tak, oczywiście. Dlatego, że Milton Erickson też konstruował swoje werbalne sugestie i czasami w trakcie, kiedy człowiek jest w transie, on bezpośrednio brał i mówił mu, kazał, co ma robić. Ale też trzeba wziąć pod uwagę, dlaczego tak Milton Erickson robił i dlaczego ogólnie jest uważany, że jego podejście jest bardzo permisywne. Otóż dlatego, że jak wiemy, on był ograniczony w pewnych możliwościach, tak? Bo był chory. I w związku ze swoją chorobę, która cały czas progresowała, on chciał hipnotyzować jak klasyczny hipnotyzerzy i hipnoterapeuci, których on badał, ale nie miał takiej możliwości. Nie miał tej możliwości poruszania się, gestykulowania się w pełni, nie miał takiej możliwości poruszania się, dlatego stworzył inny koncept, którym kompensował to, co nie mógł zrobić dyrektywnie w zwoalowanych innych kontekstach i konceptach werbalnych. Ale tak, on był bardzo dyrektywny, dopóki nie zaczął tworzyć swój własny schemat, bo on na początku poznawał klasyczną hipnozę przede wszystkim. On na początku poznawał tą hipnozę, którą musiał się nauczyć, żeby poznać jej mechanizmy, a później zaczął ją modyfikować pod siebie, pod swój stan, pod swoje samopoczucie i pod swój szereg możliwości. Dlatego powstała genialna metoda. No, ale też bierze swoje początki
Teraz już wiemy skąd i dlaczego. Okej, rozbierzmy rodzaje regresji. Więc rodzajów regresji jest mnóstwo, ja ich tak krótko dla dzisiejszej prezentacji podzieliłem na trzy rodzaje. Więc pierwszy to regresja do przyczyny, czyli powrót pamięcią do wcześniejszego okresu życia, w którym powstał problem lub trauma oraz go przepracowanie. Czyli my nie cofamy się sami. My cofamy się pamięcią do określonego engramu. Engram to jest ślad pamięci, który ma swój początek i swój koniec. I każdy koniec engramu jest początkiem następnego. I oni rozdzielają się wtedy, kiedy umysł włącza tryb nagrywania i go wyłącza. Kiedy włącza tryb nagrywania, to wtedy u nas zapisują się wspomnienia. Kiedy nie włącza tryb, jest rutyna i my przeżywamy to, co tak naprawdę nie wartuje naszej uwagi. A nie wartuje naszej uwagi coś wtedy, kiedy nie powstają żadne emocje. Kiedy emocje są na punkcie zero. Wtedy to jest rutyna, wtedy to coś, z czym nie mamy interakcji w żaden sposób. Kiedy występuje coś, co wyprowadza nas z równowagi w tą pozytywną czy negatywną stronę, darując nam emocje tego lub innego zakresu, wtedy umysł natychmiast zaczyna tryb nagrywania. My zapamiętujemy doświadczenie. Okej. I my... Każdego problemu jest jakaś przyczyna, zawsze gdzieś tam, albo czasami człowiek po prostu nie jest świadomy swojej przyczyny, ale ona jest. Dlatego to narzędzie pozwala nam cofnąć się takimi śladami pamięci, wypracować tendencje do przypominania w trakcie kilku, tam dwóch pierwszych, czy nawet jednego impulsu, co tworzy tendencję przypominania, by wrócić do konkretnej przyczyny. Umysł sam podpowie, gdzie ona jest, umysł sam odnajdzie, jeśli my odpalimy automatyzm w tej umiejętności. Wtedy my znajdujemy przyczyny, patrzymy na to, jak człowiek na nią patrzy, rozumiemy i robimy metamorfozę różnymi technikami. Tutaj możemy dowolnym sposób to zrobić. Regresja emocjonalno-obrazowa, bo jest obrazowa, emocjonalno-obrazowa, obrazowo-emocjonalna i bezobrazowa. Co się dzieje? No, tak jak ja mówiłem, jest obraz wspomnienia, jest emocja, którą my doświadczyliśmy w tym wspomnieniu, bo umysł nie nagrywa tych klatek, w których nie występują emocje. To są rutyny czarno-białe klatki, a umysł włącza czerwoną lampkę nagrywania wtedy, kiedy pojawia się jakaś emocja i wtedy zachodzi wspomnienie. Na przykład człowiek nie pamięta przeciętnej drogi swojej do pracy, którą chodzi codziennie, ona jest rutynna, tak samo jak mycie zębów, ale któregoś dnia my myjemy zęby codziennie po prostu i to jest na tyle rytuał, który my po prostu nie zapamiętujemy, bo w tym samym czasie nasz umysł może być zajęty czymś bardziej korzystnym niż świadomie do góry, do dołu, do góry, do dołu, prawidłowo ja czyszczę czy nie. To jest automatyzm, ale w trakcie takiego automatyzmu na przykład coś zrobicie, że pum, ząb mi wyleciał. Umysł natychmiast włączy tryb nagrywania, bo to coś odróżnia się od tej rutyny dotychczasowej. W związku z tym powstaje jakaś nagła reakcja, która wyprowadza nas z permanentnego stanu tak zwanego spokoju. W związku z tym my przechodzimy w tryb taki, wow, co się stało, wow, uwaga, attention, prawda? I nasz umysł nagrywa to i my będziemy przypominać sobie to spośród tysiąca podobnych, ale rutynnych, rytualnych czyszczeń zębów. I dlatego trauma powstaje w takim momencie właśnie, który wyprowadza się z ogólnego kontekstu. Tak samo jakieś wspomnienie, gdzie jest przyczyna problemu. I więc tak, jest emocja, która powstała w określonym momencie, ale człowiek może nie pamiętać sytuacji, więc nie ma wizualnej reprezentacji wspomnienia. Więc wtedy, kiedy człowiek mówi, nie pamiętam totalnie, gdzie to było, kiedy, co tam się działo, pamiętam, że po prostu tak się źle czułem, tak mnie cisnęło tutaj w klatce, i tak jakby mi, kurde, napluli tysiące żuli w moją duszę. Tak się czuję. Ale nie pamiętam tego. To więc to jest emocjonalna regresja. Regresja po emocji. Wtedy na podstawie tej emocji, którą cyklicznie wzbudzamy, jesteśmy w stanie dojść do tej pierwotnej przyczyny, którą człowiek może świadomie nie pamiętać. I niekoniecznie musi pamiętać, dlatego że to już jest regresja według przyczyny. Ale my możemy zbudować ten obraz, na podstawie jego wspomnień i skojarzeń, ale nie ma co na siłę. Jeśli człowiek nie jest w stanie przypomnieć obraz, ale czuje wyraźnie emocje, to już jest sukces, to już jest okej, bo w regresji niekoniecznie człowiek musi widzieć. Ale jest inna opcja. Kiedy człowiek pamięta doskonale sytuację, pamięta doskonale ile osób było dookoła, czy była dzień czy noc, czy leżał, stał, wisiał, czy był w środku czy na zewnątrz, wszystkie te szczegóły doskonale pamięta,
ale nie ma pojęcia emocjonalnie, co się stało. Więc to jest obrazowa regresja, która idzie poprzez obraz. Obraz jest pierwotnym impulsem, dominującym impulsem w tym kontekście, poprzez który jesteśmy w stanie, poprzez który tunel, poprzez który tor jesteśmy w stanie dotrzeć do pierwotnego wydarzenia, w którym na pewno do obrazu dojdą jeszcze emocje, bo my wiemy, że tamten doświadczenie kryje w sobie zarówno jaki obraz, tak samo dźwięki, tak samo emocje, tak samo uczucia, tak samo fizjologiczny czynnik naszych reakcji, bo może przeszybszone było bicie serca, co występuje w stresowych sytuacjach. W związku z tym, jeśli człowiek nam mówi o tym, że ja pamiętam, że wybiegł za rogu na mnie pies i zaczął szczekać i ja się przeraziłem, to my wiemy, że w tym momencie występują następujące symptomy. Na przykład serce zaczęło się bić szybciej, bardziej intensywnie, zmieniła się temperatura ciała, ciało zesztywniało. Bo to są symptomy stresu. A on jest w stresowej sytuacji, dlatego my możemy wzbudzić tendencję do przypominania, rozumiejąc symptomatykę tego czy innego stanu. No bo nie możemy mu powiedzieć, to przypomnij sobie, że czułeś spokój, totalny dzen, obojętność, wtedy, kiedy był stan afektu. No nie. Więc wtedy to spowoduje wyjście z regresji, ale kiedy my znamy symptomatykę stanów emocjonalnych i psychoemocjonalnych, jesteśmy człowiekowi dać w stanie możliwość czuć się bardziej, odpalić u niego tendencję do przypominania. On może zapomniał te symptomy, ale teraz one są logiczne, bo jak pies wybiegnie, to na pewno my stajemy w obronę, my reagujemy. U nas od razu staje odruchowo, instynkt samozachowawczy się odpala, a w nim to powstają, no i serce zrobi impuls bardziej intensywny. Będzie nagrany, więc zapraszam do nagrania i oczywiście do zobaczenia. Pozdrawiam i dziękuję za dotychczasową obecność. Okej, więc rozumiemy, tak? Ja ten temat bardziej rozbudowuję wtedy, kiedy jest ten moduł u mnie na szkoleniu, ale ja nie widzę przyczyn do tego, by robić z tego oddzielne moduły pracy, bo w 2 godziny potrafię wam wytłumaczyć wszystko, co jest związane z regresją, łącznie z tą metaforyczną regresją do poprzednich wcieleń, o której teraz powiem. Dlaczego metaforycznej? Dlatego, że nikt nie jest w stanie zweryfikować, co tam było. A gdyby takie akuzacje istniały, no to dlaczego nikt nie przypomni sobie poprzednie wcielenie, którym był piratem i zakopał gdzieś skarb? Albo jakieś inne takie rzeczy, nie? Więc, człowiek od... To jest w ogóle temat rzeka i tutaj mogą się na różne źródła się powoływać osoby. Ja mam swoje podejście, bo hipokamp dopiero od 7 do 9, 10 mniej więcej miesiąca życia człowieka, malutkiego, tak, dziecka, dopiero wtedy zaczyna się rozwijać na tyle, by gromadzić wspomnienia, bo do tego w mózgu nie ma takiej części, która by pomagała zapisywać całe ślady, całe engramy. Są pewne odruchowe, są pewne podstawowe kotwice, które człowiek przyzwyczaja się i uczy się być z nimi w interakcji. To jest reagowanie na głos matki, to jest reagowanie na przykład na przestrzeń, na niesienie się na rękach, tak, na pewne bujanie przed stanem snu. To wszystko są kotwice, które dziecko zapamiętuje i dziecko posługuje się dzięki nim. Dziecko zaczyna kojarzyć twarze swoich rodziców, ale to też z czasem, bo on się bardziej przyzwyczaja na początku do słuchu, do kinestetyki, a dopiero później zaczynają być i to pierwotne wspomnienia, które podlegają zmianom. Każde wspomnienie podlega zmianom i deformacji, i nie ma tak, że coś pamiętamy w 100% idealnie, tak jak to było. Nasze wspomnienia to miks tak naprawdę, bardzo wielki miks z wyobrażeń na bazie konkretnej fabuły, która ma miejsce w rzeczywistości, czyli wspomnienie bazuje się na tym, co się rzeczywiście wydarzyło, ale szczegóły tego wspomnienia podlegają bardzo wielkim metamorfozom, więc tak naprawdę ta praca jest bardzo ciekawa. A metaforyczna regresja do poprzednich wcieleń, no człowiek, czym jest przekonany człowiek?
to i jest dla niego prawda. I jeśli, bo prawdą dla nas to, czym jesteśmy przekonani, tak? I nie ma jakiejś jednej uniwersalnej prawdy, bo dla każdego ona swoja. I to też, bo punkt widzenia też u każdego swój. Ktoś może mówić, przecież ten przedmiot jest trójkątny, ale z innej perspektywy, złudzenie optyczne mówi mu, że on jest okrągły. I kto ma rację? No to zależy od punktu widzenia, prawda? No jeśli człowiek wierzy, że są poprzednie wcielenia, jeśli człowiek wierzy, że jego dusza wędruje, jeśli człowiek wierzy w taki czy inny koncept, to zadziała. Ale zauważcie tendencję. Demony nie opętują ateistów i demony nie opętują kogoś, kto jest wyznawcą innej religii. Dziwne. Ale jakby no, daje nam odpowiedź na wszystko, prawda? Ale w regresji czasami, no, mi mówią, że czasami, ale ktoś był sceptycznie nastawiony, ale jednak doświadczył. To co, nie potwierdza to fakt tego, że istnieje metaforyczne, tam istnieje wcielenie poprzednie? Nie, nie potwierdza fakt. Potwierdza to, że gościu prowadzący umie wrzucać podprogowe sugestie bardzo fajnie, no i tyle. Ale jeśli człowiek jest przekonany, że w obecnym wcieleniu on nie znajdzie sobie rozwiązania, ale rozwiązanie kryje się w poprzednim wcieleniu, którym on ma przepracować, ma jakąś misję, on to czuje całym sobą, to kim ja jestem, by zmienić to przekonanie? Ja odwrotnie go podbuduję i pójdę i poprowadzę człowieka do takich wcieleń, o których on sobie wyobrażeń nie miał. I on przeżyje to tam i dokona w tej metaforze, bo nie jesteśmy w stanie zweryfikować poprawność tak, gdzie człowiek się znajduje, ale on to przeżywa. I to, co on przeżywa, on wpływa na niego bezpośrednio. Jeśli człowiek w tej metaforze, gdzie on stworzył poprzednie wcielenie i przeżywa go i rozwiąże problem, no to skutki będzie nieść w tym wcieleniu, tak? W związku z tym my możemy pójść przez metaforę jego wiary. Jeśli on wierzy w regresję, bo wierzy w reinkarnację i wie, że ma taką misję i jego dusza wędruje od ciała do ciała, pomóżmy mu, nie zmieniając go przekonanie według tego, jakie my mamy podejście do tego czy innego. Nie możemy infantylizować wiary kogoś w coś, wyśmiewać jej, bądź mówić człowiekowi, jaka jest konieczna racja, bo to będzie wasza racja. I tak naprawdę terapeuta profesjonalny nie musi, no, oczywiście może i musi mieć swoją pozycję, swoje zdanie, no ale nie narzucać go, a umieć dostosować tak swoją kompetencję, by pomóc innemu człowiekowi. I co z tego, że ja będę mieć rację, jeśli człowiek wyjdzie wciąż z problemem. Lepiej ja nie będę mieć racji, ale ja przypracuję z człowiekiem poprzez poprzednie wcielenia i będę mówić terminologią, którą on chce usłyszeć, będę mówić o energii, która wędruje po jego kanałach tam i będę mówić o duchach, jeśli on w to wierzy, tak? I będę egzorcyzmy przeprowadzać, jeśli on wierzy, że jest opętany. I ja tak czy inaczej, w tej czy innej metaforze rozpracuję ten czy inny problem. I ta umiejętność bycia uniwersalnym terapeutą też jest jedną z bardzo ważnych cech, która dopełnia waszą kompetencję. Okej. Moi drodzy, jedziemy dalej. Zasady korekcji psychosomatyki. Też chcę wytłumaczyć jedną rzecz. Nie każdy psycholog, psychiatra, psychoterapeuta musi być wybitnym hipnoterapeutą, absolutnie. Może nawet pojęcia nie mieć, jak to robić. I tak samo na odwrót. Wybitny hipnoterapeuta nie musi być psychologiem, psychiatrą czy psychoterapeutą. Ale fajnie jest, kiedy jedno i drugie połączyć, to wtedy dodaje podwójny kąt. Okej. Zasady korekcji psychosomatyki. To jest bardzo fajna metoda, ja ją stosuję. Albo na pierwszym seansie, albo wtedy, kiedy to wymaga sytuacja. Natomiast to jest indukcja, która bazuje się na 100% prawdziwych faktach biologicznych, które odbywają się w tym samym czasie, w trakcie hipnotyzowania u osoby. Ty z jednej strony robisz coś, sugerujesz trans, prowadzasz oczywiście, ale przeprowadzasz człowieka poprzez poszczególne zmiany w jego organizmie i w jego psychice, i w jego emocjach. I to wszystko jest tak logicznie zawoalowane, tak logicznie podpięte i nawiązujące do tego, co przed chwilą było powiedziane, co teraz się mówi i do tego, co za chwilę będzie, że człowiek nie ma możliwości podważyć waszych słów. To po pierwsze, buduje bardzo fajnie autorytet. Po drugie, wy stajecie się niepodważalnymi w tym, co mówicie. Po trzecie, człowiek nie jest, on może doskonale wiedzieć anatomię, biologię, fizjologię
bo do mnie czasami przychodzą na przykład na terapię psycholodzy. Ja pracuję w klinice zdrowia psychicznego tutaj w Warszawie i my czasami wymieniamy się z innymi specjalistami, na przykład klientami, pacjentami, albo wymieniamy się z superwizją, na przykład podpytujemy co i jak. Na przykład jeśli ja kogoś potrzebuję do psychiatry, no to drzwi naprzeciwko, człowiek puka i przychodzi do psychiatry. Ktoś na przykład z psychoanalityk stwierdził, że fajnie człowiekowi, żeby pomogła hipnoza, no to do mnie, nie? I tak współpracujemy. Więc człowiek może przyjść do was i może być kompetentny w tym, co wy będziecie mówić, ale wy mówicie tak, że nawet on, doskonale wiedząc anatomię, to nie znajdzie czegoś, co można się doczepić. Dlatego wy przeprowadzacie taką korekcję całego stanu psychosomatycznego i psychoemocjonalnego i fizjologicznego, że człowiek po tej procedurze czuje się na nowo narodzony. Ta procedura trwa maksymalnie do godziny czasu, bo wy możecie rozbudowywać, jeśli człowiek ma jakieś chore narząd wewnętrzny, ma łuszczycę tam czy jeszcze coś. Po jednym seansie u dzieciaka taka łuszczyca zniknęła po prostu. Na poprzednim szkoleniu, nie pamiętam czy chyba też master był, to zadzwoniła właśnie pani, ja puściłem na głośnik, bo ona mówiła, że no cud. Było jej jednego razu, do mnie z Krakowa przyjechali. Po jednym seansie u chłopaka, chłopca zaczęła łuszczyca znikać w całym ciele. Normalnie szok, nie? Normalnie uzdrowienie i magia, ale to po prostu psychika tak funkcjonuje. Nie rozumiejąc, jak poprawnie wpłynąć na nią, na czym zaakcentować, potrafi wprowadzić cuda, ale to cuda robi psychika tego człowieka. Nie my, ale on o tym nie wie. Dlatego tworzy się taka, a nie inna otoczka. Korekcja psychosomatyki jest bardzo fajnym narzędziem, bo poprawia sen, poprawia samopoczucie. Człowiek czuje się normalnie jak po głębokim masażu, albo nawet jeszcze głębiej, tuż po tej procedurze. I zmiany dlatego można dodać jeszcze zasugerować do tego, bo człowiek nie jest w stanie zestresować się i wyjść z równowagi przez chwilę, kiedy on jeszcze jest u was na seansie. Więc my do tego stanu możemy dodać kolejne posthipnotyczne sugestie, zaprogramować człowieka. A przy tym my przechodzimy przez funkcjonowanie jego organizmu i psychiki. Jak psychika wpływa na jego stan emocjonalny i na stan fizjologiczny. Człowiek ma po takiej procedurze kompletną świadomość tego, jak to między sobą funkcjonuje, co pozwala człowiekowi już samodzielnie wpływać na bardzo wiele aspektów swojego życia, co było niemożliwe do tej procedury. Ta procedura otwiera zrozumienie człowieka i daje mu możliwość wziąć odpowiedzialność za swoje czyny w swoim życiu, a przy tym poprawić sobie stan zdrowia. I to jest świetna procedura, po której każdy czuje się dobrze. Naprawdę. Nie spotkałem się jeszcze z człowiekiem, który by po tej procedurze powiedział, że normalnie tak się czuję jak zawsze, nic się nie stało w ogóle. Po prostu za każdym razem człowiek mówi o pozytywnych uczuciach i wrażeniach po zakończeniu takiego seansu. Ale jakie sugestie posthipnotyczne do tego dodacie, jakie zawolujecie, na co bardziej skierujecie uwagę tego człowieka, to już zależy od tego, co on wam przedstawi w rozmowie diagnostycznej. Wtedy, kiedy ktoś na przykład ma problem z odżywianiem większo, bądź z metabolizmem, to kiedy my będziemy przepracowywać narządy wewnętrzne w tej procedurze, to wtedy więcej zwracamy uwagę właściwie na te, a nie inne narządy wewnętrzne i dopasowujemy do nich odpowiednią strategię metamorfozy i zmiany. A taka procedura dotyczy kompleksowo całokształtu człowieka jako istoty ludzkiej, która posiada procesy myślowe, czyli analityka, logika, przetwarzanie danych z kanału percepcji, wyobraźnia, kreatywność, wspomnienia, pamięć, bla bla bla, czyli wszystko, co jest związane z myślami, z procesami emocjonalnymi, co jest interpretacją, uczuciami tych informacji, które my przetwarzamy w umyśle i w ciele fizjologicznym, ponieważ wszystkie te koncerty odbywają się w środku nas, a nie tutaj czujemy emocje, czy gdzieś w Toruniu, czy w Częstochowie. Odczuwamy ich zawsze w swoim ciele. W związku z tym to wszystko jest bardzo połączone i tłumaczę to na trójkącie, koncept którego ja też przedstawię na tym szkoleniu. Taka procedura jest bardzo uniwersalna. Ja ją lubię bardziej aniż indukcję Elmana. Nie wiem, kto w ogóle stwierdził, wiem dlaczego, ale że ona jest najbardziej skuteczną techniką we wszechświecie. Absolutnie nie. To jest jedno podejście, po prostu tyle i jest fajne, spoko, no ale nie jest panaceum na wszystko. I ja uważam, że ta procedura jest
bardziej fajna niż indukcja Elmana. Zwłaszcza, że indukcja Elmana też w współczesnym świecie nie tak fajnie funkcjonuje. Ja na przykład mam kilka innych indukcji, co potrafią prowadzić szybciej i głębiej i bardziej jakościowo niż indukcja Elmana. Ona zawiera wielu błędów według mnie. Ze mną mogą się nie zgodzić wiele osób i to jest okej, ale ja jestem w stanie zargumentować każde swoje słowo i wytłumaczyć dlaczego. No, więc korekcja psychosomatyki, bardzo fajne narzędzie, które pomoże wam stworzyć podstawę tego, jak rozpocząć każdy seans. Jeśli nie macie pomysłu, co robić z jakimś problemem, możecie dowolny problem zawoalować w kontekście tej korekcji psychosomatyki. Świetna indukcja i świetna w ogóle procedura, bo to może być szkieletem na całokształt waszej pracy z człowiekiem, nawet na kilka seansów, nawet na serię seansów. Niekoniecznie musi to być jeden seans, chociaż zazwyczaj ja pracuję tak, że jakikolwiek problem zamykam w 3 seansy, maksymalnie 5, maksymalnie, ale to już jakieś zależnienie ostre. A tak? Okej. Więc Master Hypnosis Training odbędzie się 23-26 marca. Będą to 4 dni, podczas których my będziemy zanurzać się w absolutnie wyższą szkołę jazdy z hipnoterapii, ponieważ nie będziemy uczyć się indukcji dodatkowych, nie będziemy uczyć się indukować trans, będziemy pracować w transie już. Będziemy przepracowywać naprawdę sporo głębokich rzeczy, chociaż ja też zastanawiam się nad nowymi modułami, ten zostawię, bo on jest fajny, ale też nie da się w 4 dni wszystkiego zawrzeć, nie? Więc podejrzewam, że będzie kolejne szkolenie Master Hypnosis Training, albo 2, albo jakoś inaczej go nazwie, bo znam bardzo dużo fajnych technik, które nie da się po prostu przekazać w 4 dni, a nie widzę sensu robić bardziej dłuższe szkolenie, tygodniowe czy tam dwutygodniowe, bo człowiek dostaje multum informacji, którą nie zapamiętuje. Po prostu ma tyle wiedzy i tyle umiejętności praktycznych. Człowiek potrzebuje prowadzić ten zakres, który się dowiedział. Tak funkcjonuje nasza uwaga, tak funkcjonuje nasza pamięć. Dlatego rozumiejąc to, rozumiemy, że bezskuteczne są długie dawki. Fajnie jest, bo tam jest dużo praktyki i ćwiczeń, no ale ja tworzę swoje szkolenie tak, by całą wodę wysuszyć no, maksymalnie. Nie lubię wody, woda we własnym zakresie możecie ją znaleźć. U mnie wy znajdziecie tylko i wyłącznie konkrety, odpowiedź na wasze konkretne pytanie i poznacie bardzo i bardzo nietużnikowe podejście, które nie spotkacie nigdzie więcej na rynku. Albo może spotkacie w tych trenerów, które już odbyły u mnie swoje szkolenie, a u mnie odbyły, na moich szkoleniach były topowe trenerzy w Polsce i nie tylko. W związku z tym niektóre techniki już kulają i nazywają się nie tak, jak ja ich nazywam, ale to też będziecie móc zweryfikować. Okej, więc zapraszam na to szkolenie, bo nauczymy się również i znieczulenia, gdzie też pokażę bezpośrednio na komuś z was, uczestników, i nie będę robić jaja tylko przyciskaniem gdzieś czy nożyczkami, bo to spektakularnie wygląda, ale nie boli i tak. A ja pokażę wam naprawdę ostrą jazdę. Tak samo poznamy niektóre niewerbalne elementy wpływu, pokażę wam, na ile potężne jest to narzędzie, bo z tego stworzyłem absolutnie całkowicie oddzielny kompleks i szkolenie. Tutaj też, jeśli jest jakaś osoba, która była u mnie na szkoleniu z niewerbalnej, może powiedzieć, na ile to jest potężne narzędzie. Czy będzie master w Krakowie? Na razie nie przewiduję, na razie ja zapraszam was wszystkich do Warszawy. Ja tutaj mam swoje zaprzyjaźnione centrum, w którym prowadzę wszystkie szkolenia, więc zapraszam serdecznie. Okej, moi drodzy, więc co tutaj dalej będzie? Praca z pamięcią i koncentracją to jest jak najbardziej, ponieważ dobry specjalista powinien być uważnym i bardzo wiele szczegółów zapamiętywać, nawet takich szczegółów, które mogą dopiero później trafić do jego uwagi, ale już z pamięci, a nie z obserwacji w momencie tu i teraz. Więc taka umiejętność pracy z mnemotechnikami i
No, to ja uczę na jeszcze innym szkoleniu. Praca własna z własnym umysłem i rozpracowanie koncentracji, pamięci, umiejętności zarządzania swoją uwagą i tak dalej, to ja uczę na szkoleniu z ESP. To szkolenie ESP jest przeznaczone dla pracy własnej z własnym umysłem. Autohipnoza i inne potężne narzędzia. Zapraszam, bo to uzupełnia bardzo warsztat hipnoterapeuty. A to szkolenie jest na podwyższenie waszych kwalifikacji, bez względu na to, jaką szkołę skończyliście, o kolejny wyższy poziom. Ja swoje kompetencje zdobyłem po całym świecie. Ja jeżdżę do Stanów Zjednoczonych, ja jeździłem do Ukrainy, teraz już ponad rok nie byłem w domu, ale wiadomo, pomagam stąd. Ale tak czy inaczej, ja cały czas testuję, poznaję i eksperymentuję. W związku z tym ja stworzyłem swoją własną metodę, która została uznana, przypomnę wam, i mam patent na nią. W związku z tym coś tam chyba wiem o tej hipnozie, nie? Więc zapraszam. Stworzyłem ten moduł tak, żeby on był jak najbardziej konkretny dla was. Pamiętacie, że nie lubię wody, więc tu znajdziecie same konkrety. My poznamy i kodowanie według Artemczuka. To jest taka postać w świecie hipnozy, ale tej wschodniej hipnozy, prawda, w postradzieckiej przestrzeni. To jest Artemczuk, żywa legenda, coś takiego jak Milton Erickson, tylko że jeszcze żyje. Miałem z nim przyjemność osobiście się zapoznać w 2009 roku na konferencji międzynarodowej w Charkowie. I to jest przedstawiciel metody właśnie kodowania. I to kodowanie my poznamy. Poznamy zasady kodowania. To jest cała strategia wywierania wpływu, wielopoziomowa i na różnych płaszczyznach, nawet rozdzielonych w czasie. Ale później wystarczy jeden seans i dosłownie 15 sekund, by człowiek przestał pić do końca życia, by rzucił palenie i więcej za niego się nie wziął. 15 sekund. Ale żeby te 15 sekund zadziałały, jest odpowiednia chronologia, jest odpowiednie budowanie napięcia i otoczki całej, i w ogóle stopniowe, i warunki abstynencji, i bardzo wiele różnych elementów strategii, poprawnej strategii wywierania wpływu. Ale wy to poznacie. Poznacie różnorodność i modernizację tych strategii, poznacie kodowanie jąkania według Julii Nekrasowej, co była socjologiem i rehabilitacja socjalna. Ona pracowała stricte z osobami, które miały problem z jąkaniem i to jest bardzo skuteczne narzędzie. Kodowanie adenurezy, czyli moczenia nocnego. Poznamy istotę psychoterapii stresowej, czyli prowokatywnej takiej terapii, w której my specjalnie prowokujemy negatywne doświadczenia, by wzbudzić reakcję, ale to w celach terapeutycznych i warunkach terapeutycznych, więc coś podobnego jak człowiek, który, teraz w metaforze wam to powiem fajnej, wyobraźcie sobie, że trauma, która nie została zaspokojona i zagojona w odpowiedni sposób, to jest złamana ręka, z którą człowiek nie poszedł do lekarza. Ona się zagoiła, zrosła sama. Zagoiła się, okej, ale funkcjonuje źle. Człowiek wtedy przychodzi do lekarza. Co lekarz musi zrobić? Złamać z powrotem, by poprawnie już wyleczyć. To samo robimy w stresowej psychoterapii, tak? Czyli łamiemy człowieka z powrotem, by poukładać w odpowiedniej konfiguracji. Tak, procedura mało przyjemna, ale efekty są tego warte. Tak samo jak i nikt nie cieszy się od tego bólu, że ponownie mu złamił rękę. Ale później ona zrośnie się i będzie funkcjonować poprawnie. Co zdecydowanie jest warte tych minut nieprzyjemnych na rzecz dalej komfortowego funkcjonowania. I możecie to przeczytać też we własnym zakresie, dostaniecie skrypty, bo sporo tego jest do czytania, nie widzę sensu, by wam wszystko tutaj to przedstawiać, bo na pewno informacje dostaniecie. I dla was specjalnie do 8 marca łącznie mam niższą cenę na to szkolenie czterodniowe, więc zapraszam serdecznie. W przyszłości ta wiedza będzie kosztować drożej. Natomiast dla was jeszcze będzie taka cena, więc serdecznie zapraszam. No i moi drodzy, dziękuję za zaufanie i czekam na wasze pytania. Tutaj możecie zobaczyć kilka już opinii osób, które odbyły u mnie to szkolenie, ale to... No, więc kto ma jakieś pytania, zapraszam do napisania mi ich. I będę wdzięczny za nich.
Tak, może ja po prostu już to opinię uczestników wyłączę. Aha, stop sharing, ok, jesteśmy. Więc moi drodzy, mam nadzieję, że wam dzisiejszy nasz webinar był ciekawy. Jeszcze więcej ciekawego na pewno dostaniecie na zajęciach bezpośrednio u mnie. No i bardzo chętnie będę się dzielić tą wiedzą z wami. Bardzo chętnie będę przybliżać. Ja robię demonstracje na swoich szkoleniach, więc też zobaczycie, jak to jest, ale też nie polecam sugerować się moim podejściem, bo to jest moje podejście, a wy macie swoje podejście wyjątkowe. Każdy z was jest oryginalnym człowiekiem i nie ma drugiego takiego jak wy. Nikt lepiej od was nie potrafi hipnotyzować, bo nikt nie jest wami i nikt nigdy nie będzie wami. W związku z czym wy wypracujecie w sobie również umiejętność bycia sobą przede wszystkim i robić to naturalnie. Tak, że nikt nie zauważy, kiedy hipnoza się zaczyna, bo wy będziecie hipnozą. Okej. Okay. Więc bardzo proszę, zadawajcie pytania, jeśli są, a jeśli nie, no, dziękuję również i ja i zapraszam na szkolenie. Ja już też nie mogę się doczekać. Już też nie mogę, bo tak mnie korci, bo już przygotowałem tego materiału dla was, a po prostu jeszcze trzeba ubrać się w cierpliwość, zanim się zacznie. Okej, okay. Marcin Rzekoński, jesteś? Ha, no właśnie, widzisz? Pomyślałem tylko o tobie. Pozdrawiam cię serdecznie. No i do zobaczenia, mój przyjaciel. Właśnie z Marcinem się przyjaźnimy, bo był u mnie na kilku modułach szkoleniowych. Ja też daję możliwość uczestnikom moich szkoleń zadzwonić, napisać do mnie, prowadzę z nimi superwizję, wymieniam się doświadczeniem, czasami podpowiadam, jak zachować się w tej czy innej sytuacji, omawiamy, dzwaniamy się. Nie zawsze jest to od razu, bo też jestem człowiekiem dość zajętym, natomiast jak ktoś wychodzi do mnie z taką prośbą, ja zawsze znajdę ten czas. Może nie tego samego dnia, ale zawsze znajdę. Marcin jest tego potwierdzeniem i po prostu wy macie moje wsparcie po zakończeniu kursu cały czas. Ja bardzo chętnie podpowiadam uczestnikom moich szkoleń, jak zachowywać się w tej czy innej sytuacji. Mamy możliwość superwizji ze mną też. Tak, czy można wziąć udział w szkoleniu, nie będąc hipnoterapeutą? Zależy w jakim. Dlatego, że to szkolenie, temat, którego dzisiaj omawiamy, jest szkolenie zaawansowane. Czyli dla osób już, które umieją praktycznie prowadzić seanse hipnoterapeutyczne. Dlatego na takie szkolenie osoba bez wcześniejszego doświadczenia z hipnozą i hipnoterapią no nie odnajdzie siebie, bo będzie za dużo terminologii, które po prostu nie będzie w stanie uzmysłowić sobie. Już jednego razu taka sytuacja była, że przyszła uczestniczka też na zaawansowane szkolenie, też na mastera, chyba z 2 lata temu. No i słuchajcie, mówię, ja mam doświadczenie. Ja umiem to wszystko robić i przyniosła certyfikat szkolenia online, które ona zaliczyła gdzieś tam, w jakimś tam i po prostu ma 3-dniowe online szkolenie. Mówię, to chyba, że będziesz wprowadzać w trans, machając tak przed człowiekiem tym certyfikatem. Bo rzeczywiście jej było bardzo ciężko odnaleźć się wśród doświadczonych już osób i w związku z czym po prostu bardzo dużo wynikało pytań z podstaw, które po prostu zajmowały nam dużo czasu. Więc tak naprawdę zaprosiłem ją, bo taka osoba bardzo stopowała progres ogólnego szkolenia i ogólnego przebiegu. Ze względu na to ja po prostu zaproponowałem jej zmiany tego szkolenia na podstawowe, żeby ona zaliczyła podstawowe najpierw, żeby pójść na zaawansowane szkolenie. Bo to, co ona tam sobie online zaliczyła, nie mając praktycznej wiedzy i umiejętności, wcale nie wniesie dużo. Takie szkolenie po prostu będzie bezskuteczne, jeśli wy po prostu posłuchacie to i zobaczycie to, nie mając pojęcia o tym. Po prostu to się nie zapamięta. Żeby tak nie było, polecam zacząć od szkolenia podstawowego. Ono będzie na końcu kwietnia u mnie, więc zapraszam. To szkolenie, które też specjalnie rozpracowałem, więc tam w ciągu 3 dni, na koniec 3. dnia i nawet jeszcze 2,
bez żadnego skryptu będziecie móc potrafić przeprowadzić cały przebieg seansu wraz z indukcją, rozmową diagnostyczną, prowadzeniem, wykorzystaniem różnych strategii podstawowych i wyprowadzaniem, podsumowaniem. Bez żadnych skryptów. Skrypty oczywiście też dostaniecie jako szablon, dlatego że ja rozumiem, że każdy powinien się na jakiejś podstawie się uczyć, ale wy wyjdziecie ode mnie już mając umiejętność odruchową, bez świadomego udziału, po prostu odruchem będziecie jechać. Więc zapraszam. Zapraszam do mnie na szkolenie z podstaw. Tam dostaniecie mocne, potężne narzędzia, które otworzą wam umiejętność wybierania strategii, poznacie zasady NLP, poznacie model Miltona Eriksona, indukcję Elmana, dyrektywne podejście i zasady. Wszystko, co jest niezbędne dla dobrego początku hipnotyzowania, znajduje się u mnie na tym szkoleniu. Dlaczego? Dlatego, że robiłem to osobiście ja, w związku z czym jestem pewien w jakości. I co mogę potwierdzić? Absolutnie każdy uczestnik moich. Okej, więc zapraszam serdecznie, bo to jest moja pasja, to jest to, co ja kocham, uwielbiam, czym żyję każdego dnia i nic innego oprócz tego nie robię. No chyba, że poznaję dla siebie też nowe rzeczy, na przykład jak nagrywanie na kamerę, jak robić fajnie dźwięk, wystawiać światła, bo to wszystko nowa informacja, która mnie inspiruje, która nie dotyczy hipnozy, ale pomaga mi robić jakość swoich usług jeszcze lepszymi. Więc jak widzicie, to jest to coś, co ja mówię. Ja czerpię inspiracje z zewnętrznych źródeł, które uzupełniają to, kim ja jestem i wyprowadzają jakość tych rzeczy, nad którymi pracuję, na nowy poziom. A ja podchodzę do wszystkiego z sercem, dlatego możecie mieć pewność, że jeśli wybieracie moje szkolenia, to na pewno dostaniecie jakość na najwyższym poziomie, takiej merytoryki i praktyki. Więc jeśli już nie ma żadnych pytań, to moi drodzy, bardzo dziękuję wam za zaufanie, bardzo dziękuję za ten czas, który wspólnie spędziliśmy. Max, przepraszam, tylko chciałem powiedzieć, że wszystko to, co Maxem powiedział, to jest prawda. O, dzięki, Max. O, też się pojawiłeś. No, to super, super, tak. Ciężko powiedzieć, że naprawdę super szkolenia. Byłem na dwóch. Jeszcze myślę, że na kolejnych się spotkamy, więc no, ja polecam. No, to dzięki wielkie. Właśnie Marcin to jest psychoterapeuta z wykształcenia, tak, który już bardzo dawno pracuje w zawodzie i też przyszedł na podstawowe szkolenie i zaczął od zera, ale teraz stosuje skutecznie to narzędzie hipnozy i wykorzystuje to w swojej praktyce, co jeszcze bardziej poszerzyła zakres dotychczasowych bardzo wielkich możliwości. Więc bardzo fajnie z Marcinem się zawsze rozmawia, czasami się dzwaniamy, omawiamy jakieś przypadki, więc bardzo dziękuję, Marcin, za taką fajną... Ja też dziękuję. Zapraszam wszystkich. Trzeba się jakoś będzie tam wiesz, no... Dzwonić, poza fachem już, nie? No, jakąś integrację fajnie zrobić. Więc moi drodzy, dzięki wielkie. Dzięki wszystkim, każdemu z was i mam nadzieję, że do rychłego zobaczenia z każdym z was. Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo szczęścia.